Dzień dobry Państwu. Wybrałem do naszej dzisiejszej refleksji wiersz Tadeusza Różewicza z tomu Płaskorzeźba z roku 1991, który nosi tytuł Bez. Jest to wiersz niezwykły w tym dorobku, ponieważ w jakimś sensie streszcza dotychczasową, czyli idącą od czasów przedwojennych, refleksję Tadeusza Różewicza na temat Boga. Jak Państwo pamiętają może, Tadeusz Różewicz debiutował wierszami już w roku 1938 w takim pisemku Sodalicji Mariańskiej pod znakiem Maryi. Tych wierszy było chyba 7. Różne były refleksje na temat Boga, pustego kościoła, były także modlitwy. Ale my, kiedy spotkaliśmy się z dojrzałym Tadeuszem Różewiczem, czyli od tego tomu Niepokój w roku 1947, zobaczyliśmy kogoś, kto miał wielki problem z wiarą chrześcijańską. Ten chłopak wychowany przecież przez bardzo religijną matkę, ten chłopak nagle zadał sobie pytanie, czy w tym świecie, który jest światem naznaczonym cierpieniem, czy w tym świecie jest jeszcze miejsce na Boga i na wiarę. Oczywiście pamiętamy wiersz Ocalony, wiersz z roku 1945, w którym szuka się kogoś, kto by na nowo przywrócił wiarę w sens słów, bo wiersz Ocalony, oprócz wszystkich innych spraw, jest także wierszem o tym, że słowa przestały znaczyć. I pamiętamy także ten wiersz, lament z tego samego tomu, w którym pojawi się sformułowanie: nie wierzę w przemianę wody w wino, nie wierzę w grzechów odpuszczenie, nie wierzę w ciała zmartwychwstanie. To wszystko sprawiło, że w krytyce literackiej, jak Państwo pamiętają, Tadeusz Różewicz został okrzyknięty nihilistą, albo ateistą, albo immoralistą. I mówiło się, że ta poezja jest poezją bez Boga. Kiedy w tomie Szara strefa, bardzo późnym tomie, jednym z ostatnich tomów, pojawi się wiersz Jest taki pomnik, a chodzi o pomnik dobrego papieża Jana XXIII. Jak będą Państwo we Wrocławiu na Ostrowie Tumskim, zobaczcie te koszmary, tego papieża, który jest jakby zrobiony, jakby beczka tam stała i który wyciąga rękę z tej beczki. Jest to rzeczywiście obrzydliwy pomnik. Różewicz napisał o tym wiersz. Kiedyś ten wiersz świetnie zinterpretował profesor Nawarecki. I powiada w tym wierszu Różewicz: ty pozostałeś sobą, nie tracisz dobrego humoru i kamienną ręką z brzucha wystającą jak z granitowej beczki błogosławisz mi Tadeuszowi Judzie z Radomska, o którym mówią, że jest ateistą. Ale mój dobry papieżu, jaki tam ze mnie ateista? Pod koniec Różewicz mówi, jaki tam ze mnie ateista? I gdybyśmy czytali po kolei wiersze z tych 4 tomów, z tego czerwonego, ostatniego przez niego zaakceptowanego wydania, to zobaczymy, że odwołań do Boga jest bardzo wiele. Ale nie tylko do Boga, także do tych, którzy o Bogu mówią. Pojawi się więc i Fryderyk Nietzsche i Dietrich Bonhoeffer, ten protestancki duchowny, który został stracony przez nazistów na 2 tygodnie przed wyzwoleniem obozu koncentracyjnego. Duchowny, który mówił, że Kościół tylko wtedy jest Kościołem, kiedy istnieje dla tych, którzy są poza nim. Wrócę do tego za chwilę. Otóż czytając te wiersze gromadzone przez lata, zobaczymy, że tam jest bardzo dużo refleksji o Bogu. Ale Różewicz nie mówi o swoim stosunku do Boga. Nie mówi o swojej religijności. Nie mówi o Bogu jako przedmiocie wiary. W jednej z rozmów, jaką udzielił Krystynie Czerni, mówi o swoim przyjacielu Jerzym Nowosielskim, wielkim malarzu religijnym, prawosławnym. Mówi, rozmawialiśmy o wszystkim. O Bogu też, pyta ta, której udziela wywiadu. Mówi, nie, o Bogu nie. Bóg to jest kwestia świadomości, kwestia rozumu. To znaczy, że Różewicz, podchodząc do problematyki Boga,
mierząc się z Bogiem, mierząc się z wiarą, stara się rozpatrywać tę kwestię właśnie w kategoriach świadomości. Proszę Państwa, jeżeli sobie otworzylibyśmy przygotowanie do wieczoru autorskiego, jest tam taki esej poświęcony Leopoldowi Staffowi. Mówi poeta oczywiście o tym, jak się dawniej poezję pisało, jak należy dzisiaj pisać poezję. I między innymi cytuję tam zdanie francuskiego pisarza katolickiego André Malraux, które to zdanie Malraux wypowiedział w roku 1946, tuż po zakończeniu II wojny światowej, na konferencji UNESCO. I Malraux mówił tak: z końcem XIX wieku głos niczego podjął starożytne zdanie usłyszane na archipelagu. Bóg umarł. I przywrócił mu cały tragiczny akcent. Wiedziano dobrze, co to miało znaczyć. To miało znaczyć, że oczekuje się królestwa człowieka. Problem, który staje się dzisiaj przed nami, to pytanie, czy na tej starej europejskiej ziemi człowiek umarł, czy nie. To zdanie, czy człowiek umarł, czy nie, na tej starej europejskiej ziemi poprowadzi Różewicza, a także za nim również krytyków, w stronę refleksji na temat właśnie człowieka. Albowiem, poczynając od tomu Niepokój, Różewicz bardziej woli mówić o śmierci człowieka, aniżeli śmierci Boga. I kiedy można by, czy gdybyśmy chcieli przypisać jakieś w związku z ową religią, Bogiem, jakieś określenie do Różewicza, to moglibyśmy powiedzieć, że jest to poeta bez, w nawiasie, religijny. Tak jak to napisał Przemysław Dakowicz w swojej książce Poeta bezreligijny o twórczości Tadeusza Różewicza. Bezreligijny, to znaczy religijny i nie, to znaczy taki, który zastanawia się nad tą formą istnienia człowieka w kontekście istnienia Boga. I kiedy przywołałem tutaj Bonhoeffera, to w takim bardzo ważnym tomie Wyjście jest taki poemat Nauka chodzenia. I on przywołuje tamtego ewangelickiego teologa niemieckiego. Bonhoeffer czytał mi swoje wiersze pisane w Tegel, czyli pisane w więzieniu. A może Bóg wystraszył się i opuścił ziemię? Zamiast odpowiedzieć na moje pytanie, położył palec na ustach. To wszystko, oczywiście to wprowadzenie, które tutaj czynię, kieruje nas w stronę tego wiersza, który będzie przedmiotem naszej refleksji. W stronę wiersza bez. Tu słówko bez. Jakże ważne, otwierające na pustkę, na próżnię, na nieobecność. To słowo staje się takim słowem egzystencjalnym. Słowem, który ma wyrazić jakąś niezwykłą istotę. Nietzsche sięgnął po to zdanie: Bóg umarł. Bonhoeffer położył palec na ustach, mówiąc: nie mówmy o Bogu, czy on umarł. To prowadzi nas do takiej oto konstatacji, że w tym chrześcijaństwie bezreligijnym Różewicza pojawi się kilka niezwykle ważnych refleksji, które są właśnie z ducha Bonhoeffera. Po pierwsze, że chrześcijaństwo w tej swojej tradycyjnej szacie wyczerpało się, czyli Kościół wtedy jest Kościołem, kiedy jest dla niego miejsce poza nim, miejsce ludzi poza nim. Po drugie, że człowiek współczesny jest człowiekiem bezreligijnym. Po trzecie, że religijni to są tylko ci ludzie, którzy nie rozumieją istoty wiary, których zadowala szata chrześcijaństwa. Dalej, że konieczna jest zmiana formuły Kościoła, czyli to znaczy mojego patrzenia na Kościół. I wreszcie, że w tej rzeczywistości bezreligijnej stoi nie kto inny, tylko Chrystus, Bóg, człowiek. I wtedy, kiedy
staramy się nawiązać do tych początków Różewicza i potem śledzić konsekwentny rozwój refleksji poetologicznej Różewicza, to my widzimy, że w tym fragmentarycznym, jakże słusznie nazywanym dorobku poetyckim, w tym fragmentarycznym dorobku możemy mówić, że ten dorobek jest zbudowany z fragmentów ludzkiego doświadczenia. Z fragmentów ludzkiego doświadczenia. Tym samym, mówiąc o Bogu, nie możemy nie mówić o człowieku. Największym wydarzeniem w życiu człowieka są narodziny i śmierć Boga. Narodziny i śmierć Boga. Kiedy czytamy ten wiersz, pamiętając o owej egzystencjalnej, istotnościowej formule, nawet filozoficznej formule owego słówka bez, owo otwarcie na nic, to my widzimy, że w tym centrum jest ustawiony Bóg. Bo w tym bez jest ustawiony Bóg, Jego narodziny i śmierć. Nie znajdziemy w twórczości Różewicza żadnych odwołań, żadnych literackich ikon Matki Boskiej, czy Matki Bolesnej, czy Hioba, w takim znaczeniu, że potwierdzały one naszą religijność. Jeżeli te ikony się pojawią, to po to, żeby pokazać to, co można nazwać cierpieniem. Doświadczenie ludzkie jest doświadczeniem cierpienia, tym samym doświadczeniem zła. Przypomnę kodę poematu Recykling. Unde malum, skąd bierze się zło? Pyta Różewicz. Zło bierze się tylko i wyłącznie z człowieka. Więc największym wydarzeniem w życiu człowieka są narodziny i śmierć Boga. Proszę zwrócić uwagę, po tej konstatacji Różewicz sięga po pierwszą osobę liczby pojedynczej. Mamy Ojcze z małej litery, Ojcze nasz z wielkiej litery, wyznanie wiary. Czemu jak zły ojciec nocą, bez znaku, bez słowa, czemuś mnie opuścił? Sięga po pierwszą osobę liczby pojedynczej, równocześnie wiążąc tę pierwszą osobę z owym krzykiem Jezusa umierającego na krzyżu. Wiążąc z cierpieniem, wiążąc z opuszczeniem, wiążąc z owym bez. Czemuś mnie opuścił? I zaraz, czemu ja opuściłem ciebie? Z wielkiej litery owo ciebie. Proszę Państwa, wielkie litery mają charakter honoryfikatywny, są wyrazem grzecznościowym. Honoryfikatywność jest wyrazem szacunku. Kiedy pojawi się Ojcze nasz, niemalże cytat, a potem ciebie, potem tobą, przecież jak dziecko karmiłem się tobą, jadłem ciało i krew, to my widzimy, że w tym otwarciu na próżnię jest jednocześnie wielki szacunek. Ta pierwsza osoba liczby pojedynczej otwiera nas na coś, co w poezji Tadeusza Różewicza jest podstawowe. Proszę to przyjąć bardzo poważnie. Poezja Tadeusza Różewicza jest autobiograficzna. I jeżeli ktoś opętany przez strukturalistów powie, że poeta, a ten, kto mówi, a wiersz, to nie ma nic wspólnego, to należy przepędzić z jego umysłu tego demona. Poezja Różewicza jest autobiograficzna. I widzimy, że w tym sformułowaniu przecież jak dziecko karmiłem się tobą, jak dziecko. Więc i jako dziecko, i jak dziecko, jako ktoś ufny, jako ktoś stworzony po to, żeby w Boga wierzyć. Karmiłem się tobą, jadłem ciało, piłem krew. Mamy odwołanie do, to jest ten symbol Kościoła, to jest symbol wspólnoty. Może mnie opuściłeś, kiedy próbowałem otworzyć ramiona, objąć życie. Może, znów mówi Różewicz, wypuściłem ciebie. Ty się nie śmiejesz. A może pokarałeś mnie za to, a może opuściłeś mnie bez szumu. Nie zauważyłem twojej ucieczki, twojej nieobecności w moim życiu. To wszystko jest otwarciem na ową sferę sakralną, która jest tak dogłębnie przez Różewicza w jego poezji podejmowana.
Można by powiedzieć tak, że tak jak to napisał swego czasu Wojciech Kruszewski, profesor z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kiedy pisał o sakrum w poetyckim dziele Różewicza, książka nosi tytuł Deus Desideratus. Powiada, jeśli więc religia, z której poeta tak chętnie czerpie motywy, dla której tak chętnie ustanawia liczne aluzje sferą jakiegoś totalnego sensu, jest całością, to w konfrontacji z ludzkim fragmentem, złem, odsłania swoje dotkliwe, otwarte na ludzkie cierpienie oblicze. Wiersz Bez jest wierszem niezwykłym w dorobku Różewicza. Jest wierszem niezwykłym, dlatego że mierzy się z czymś, co u Różewicza bardzo często wyrażane jest przez paradoks. Taka antyteza, życie bez Boga jest możliwe, życie bez Boga jest niemożliwe, to jest oczywiście paradoks. To w tej antytezie co my dostrzegamy? Ano, dostrzegamy to, że my, mówiąc o owym bez, możliwości bez, życia bez, otwieramy się na rzeczywistość wartości. I można powiedzieć tak, że jeżeli pierwszy wers, życie bez Boga jest możliwe, otwiera nas na istnienie, to drugi wers otwiera nas na sens. I można powiedzieć, że te dwa porządki są równoległe, te dwa porządki są oczywiście możliwe. I nie czytamy tego wiersza już w kontekście jakiegoś cierpienia, które zostaje wyprowadzony z wojny. Czytamy ten wiersz w kontekście kultury, która w wieku XX mierzy się z owym problemem śmierci Boga. I kiedy byśmy tak patrzyli na ten wiersz, on jest bardzo, tak chciałbym powiedzieć, on jest bardzo osobisty. I on jest w jakimś sensie bardzo dramatyczny. I również w jakimś sensie mówi o tym, że tą naszą podstawową niepowinnością, ale potrzebą jest właśnie to, o czym powiedziałem przy okazji rozmowy z Jerzym Nowosielskim. Myśmy nie rozmawiali o Bogu. Bóg to jest sprawa świadomości, sprawa rozumu. Więc ten wiersz jest o Bogu jako sprawie świadomości. To my widzimy także, że ten wiersz jest wierszem dramatycznym w tym znaczeniu, że jest próbą nieustannego zdefiniowania w sobie sensu owego ostatniego dwóch wiersza, że życie jest możliwe bez Boga i życie bez Boga jest niemożliwe. I teraz pytamy, no dobrze, jeżeli religia to w kontekście człowieka. I proszę Państwa, otwieramy wiersz, który jest wierszem także wielokrotnie cytowanym i w tym kontekście wiersza Bez będzie ważnym. To jest z tomu zawsze fragment recykling z tego tomu niezwykle ważnego. Tam jest wiersz Widziałem go, go pisane wielką literą. Spał na ławce z głową złożoną na plastikowej torbie. Kto spał? Współczesny Jezus. Współczesny Jezus. Otworzył oczy i spojrzał na mnie. Na mnie. Coś mi mówiło, że to jest Syn Człowieczy. Otworzył oczy i spojrzał na mnie. Zrozumiałem, że wie wszystko. Odchodziłem pomieszany, oddalałem się, uciekałem. W domu umyłem ręce. Spotkać w nędzarzu Syna Człowieczego. W jego nędzy, w jego cierpieniu, w jego rozumieniu świata i zachować się jak Piłat. Umyć ręce, oddalić się, uciec. Więc kiedy czytamy ten wiersz Bez, to równocześnie otwiera on nas na coś, co jest fundamentem całej poezji Tadeusza Różewicza. Na owo sakrum, które jest związane z cierpieniem, na owo sakrum, które jest związane z człowiekiem i wreszcie na to, co jest fundamentem poezji Różewicza. Jak Państwo pamiętają, Różewicz jednym z podstawowych celów swojej poezji ustanowił stworzenie nowego języka. Stworzenie nowego języka, czyli odrzucenie tego wszystkiego, co było kiedyś tańcem poetów. Taniec poetów zakończył swój żywot w czasie II wojny światowej w obozach koncentracyjnych, mówił Różewicz. Stworzyć język, ale równocześnie zadał sobie drugie niezwykle ważne postanowienie, mianowicie zapytać o to, co jest
wartością. I my widzimy, czytając tę poezję, odwołującą się tak mocno do języka religijnego, do sprawy sakralnej, do Boga, do Jezusa, że to wszystko jest z sobą bardzo mocno związane. W jednym z ostatnich wywiadów Różewicz na pytanie, co zabrałby na bezludną wyspę, jakie książki, odpowiedział, że na pewno wziąłby Mickiewicza i my wiemy dlaczego, bo Mickiewicz odnowił język polskiej poezji i Ewangelię, czyli Nowy Testament, a więc to, co mówi o życiu ziemskim Boga. Dziękuję bardzo.